Cześć. Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Chciałam wam przedstawić nowy produkt ze względu na to, że produkt może istnieć, ale trzeba wiedzieć do czego go używać. Jest to olejek na miłość. Są jego dwie wersje dlatego, że pierwsza wersja jest wersją na rytuał walentynkowy, który będzie miał miejsce 14 lutego. A można również zakupić olejek na miłość, yy, po prostu w wersji osobnej. I teraz, do czego to służy? Oczywiście, jak wszystkie olejki w magii, taki olejek służy do namaszczania świec. Także, jeżeli robicie rytuał miłosny, oczywiście nie mówimy tutaj o spętaniu, nie mówimy tutaj o jakichś negatywnych rzeczach, ale. Przyspieszający mm, wspólne drogi. Oczyszczający jakieś negatywy, wzmacniający uczucia i emocje. Oczywiście, dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, to właśnie taki olejek na miłość możecie sobie czy zrobić, bo przepisów jest mnóstwo, jeżeli chodzi o internet, czy zamówić u nas już zrobiony i dedykowany pod konkretną osobę bądź osoby. Dlatego, jeżeli będziecie zamawiać, to zawsze napiszcie mi, czy jest to. Dla Was po prostu, jako dla jednej osoby, na przyciągnięcie szeroko rozumianej miłości, czy y, będzie to służyło na y, przyciągnięcie tego właśnie człowieka? Oczywiście y, nie mówimy tutaj o spętaniach, mówimy o wyrównaniu drogi między dwójką ludzi. Także ten olejek na miłość już się macerował, już się przegryzał. Y, jest on w plastikowych buteleczkach, jak widzicie tutaj, jako że jest to olejek na miłość, ma. Kładki różnych kwiatów w środku. Naklejeczki są tutaj przez nas wyprodukowane, więc nie pomyliłam się, do czego macie. Jest w plastikowych pudełeczkach. Ten większy, chociaż ja to przeważnie taki olejek, to naprawdę wam na rok starczy. Tutaj się mieściło 20 ml, a tutaj około 8, tak mniej więcej, bo rozlewałam to. Z trzykaweczką, także mniej więcej wiem, jak go używać. To, że namaszczamy świecę do rytuałów miłosnych, to jedna sprawa. Pamiętajcie, że rytuały miłosne to nie chodzi tylko o to, że miłość, law i związki, to chodzi o przyjaźń, o to, żeby w środowisku być dobrze postrzeganym i lubianym. Po prostu ma to otworzyć serce. Natomiast bardzo dobrym aspektem takiego olejku na miłość jest to, że używa się nie tylko w sprawach rytualnych, wiadomo nie, nie każda osoba rytualnie działa, ale jeżeli macie partnera, możecie kropną takiego olejku posmarować się jak perfumami, za uszkiem, na nadgarstku, na zgięciu łokcia, ma on bardzo ładny, długo utrzymujący się zapach. Także można tutaj go używać również, jeżeli chodzi o emocje, właśnie zapachowo, typowo zapachowo. Możecie go używać, idąc na ważną dla Was kolację romantyczną, by ułatwić do siebie drogi. Możecie również go używać do kropelki na poduszkę, jeżeli chcecie uaktywnić pewne miłosne sprawy w sypialni. Możecie brać go ze sobą i właśnie posmarować się kropeleczką w momencie, kiedy macie jakąś trudną rozmowę, tak by wejść w środowisko, czy stanąć przed szefem, czy stanąć przed gronem ludzi i po prostu otworzyć ich serca. Olejek generalnie nazywa się na miłość, ale pamiętajcie, że jest to miłość wszechświata, a nie tylko miłość dwójki osób. Wersja z rytuałem, bo ja będę takie rytualne rzeczy robiła, i do rytuału będzie oczywiście świeczka, sam rytuał, link do rytuału. To jest koszt 100 zł, natomiast sam olejek kosztuje 25 zł, można go zamawiać. Tak jak mówię, ja samodzielnie dla siebie, jeżeli robiłam to naprawdę raz na rok, robienie takiego olejku. Typowo wystarcza i mm, zawsze było tak, że jak coś mi zostawało, to też jak gdyby odsprzedawałam, bo przecież nikt nie będzie robił 20 ml olejku tylko dla siebie. Także tak on mniej więcej wygląda. Zdjęcia niedługo pojawią się na sklepie. Także pamiętajcie, używamy go tak jak olejków do namaszczania świec, ale również zapachowo w miejscach, które wskaże Wam Wasza intuicja: nadgarstek na randkę. Odrobinka na poduszkę. Można dodać odrobinkę tego olejku do spryskiwacza powietrza i wtedy pospryskiwać mieszkanie. Zapach będzie bardzo ładny, a jednocześnie będzie magiczne działanie. No i pamiętajcie, że nie jest to tylko olejek na miłość, na przyjaźń, na ludzi, na otwarte serca. I my musimy być w kontakcie, jeżeli będziecie cokolwiek zamawiać, tak by wiedzieć dla kogo. Będzie konsekrowany i do kogo pójdzie, w jakiej intencji. Czy jest to intencja ogólna, czy jest to intencja w konkretnej relacji, żeby było lepiej. Także pamiętajcie, że to wygląda mniej więcej w ten sposób. Ja oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do korzystania. Jeżeli chcecie zrobić sami sobie olejek na miłość, mnóstwo jest przepisów na internecie, natomiast ten jest mój czyli przepis wiedźmowy przepis wypróbowany przez praktykę z olejków na bazie olejku naturalnego także dosyć bezpieczny nie powinno tu być żadnych alergii tym bardziej że to nie jest do picia tylko do pokropienia wysmarowania świecy i żeby magia się działa i działała. Tutaj Barbara pyta jaki skład ma ten olejek. To tak jak mówiłam Basiu kochana to jest tak. Mnóstwo jest przepisów w książkach na olejki miłosne, czy też na internecie. Każdy jest w miarę dobry, bo przede wszystkim zazwyczaj zawiera mięte, różnego rodzaju kwiaty, różnego rodzaju takie zapachy romantyczne, jak róża na przykład. Ale tutaj akurat do tego olejku zostawiam sobie dozę tajemnicy, bo jest to taki mój autorski. Tak, ma właśnie wyglądać ten sklep. Taka magia szeptuchowska, bym powiedziała. Ale od razu mówię: jeżeli macie ochotę robić sami olejek, wiecie, że można coś takiego zrobić, bo, bo lubię Wam mówić o takich właśnie rzeczach, to spokojnie sobie róbcie sami. Natomiast jeżeli macie ochotę na nasze magikowanie, to zapraszam do nas. To było tak krótko, informacyjnie. Do zobaczenia, moi kochani, w kolejnych krótkich, informacyjnych filmikach. Pa! pa.